W styczniu 2007 roku z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie skontaktował się były oficer amerykański, który stacjonował w Niemczech pod koniec II wojny światowej. W 1945 roku w opuszczonym mieszkaniu we Frankfurcie znalazł album ze zdjęciami. Eksperci z muzeum zgodzili się zbadać znalezisko. Było to 166 zdjęć z okresu od maja do grudnia 1944 roku. Docenili wagę dokumentu przedstawiającego najważniejszych SS-manów z Auschwitz, odpoczywających w domu czasowym w pobliżu obozu zagłady. Ustalono, że właścicielem albumu był Karl Hecker, oficer SS, awansowany na stanowisko komendanta obozu w maju 1944 roku. Jest na większości zdjęć. Fotografie powstały w kulminacyjnej fazie eksterminacji Żydów. Do Auschwitz masowo deportowano obywateli Węgier, co potwierdzają zdjęcia z innego albumu, zwanego albumem Lili. Jego właścicielka przetrwała wojnę i w dniu wyzwolenia znalazła album w obozie w Dorze. Przechowywała go przez 35 lat. Były to 193 zdjęcia przedstawiające Żydów, których przeznaczeniem były komory gazowe i krematoria. Pierwsze zdjęcie z albumu Karla Eckera pochodzi z 25 maja 1944 roku. Tego dnia Ecker przybył do Auschwitz. Lili Jacob, deportowana, znalazła się tam następnego dnia. Zdjęcia z obu albumów pochodzą więc z tego samego okresu. Na jednym ze zdjęć z albumu Lili kilka osób zidentyfikowało Emericha Eckera, który stoi tyłem do obiektywu. Wykorzystując nowoczesną technologię, specjalista postanowił zweryfikować, czy Emerich Ecker nie jest przypadkiem Karlem Eckerem. Komputerowe analizy potwierdziły, że mężczyźni z obu zdjęć mają po 175 cm wzrostu, identyczną budowę ciała, szerokość barek i długość nóg. Karl Ecker, wybierający swoje przyszłe ofiary na peronie w Auschwitz-Birkenau, jest ogniwem, które łączy oba albumy. Jeden przedstawia katów, drugi ich ofiary. Oba są do siebie podobne. Prawdopodobnie zdjęcia do obu zrobił ten sam fotograf. Dwa albumy stały się więc jednością. Dwa oblicza Auschwitz. Stycznia 1942 roku 15 prominentów NSDAP i hitlerowskich służb państwowych spotkało się w willi na przedmieściach Berlina, nad jeziorem Wannsee, by omówić administracyjne, techniczne i gospodarcze aspekty planu ludobójstwa Żydów w Europie. Plan był tajny i nie wydano żadnych ustnych rozkazów. Nie istnieje też podpisany przez Hitlera dokument, będący rozkazem przeprowadzenia eksterminacji. Spotkanie zwane konferencją Wannsee trwało niecałe dwie godziny.
Adolf Eichmann sporządził projekt protokołu dotyczącego zainicjowania procedury administracyjnej, polegającej na zgrupowaniu i przetransportowaniu na wschód wszystkich Żydów z Europy. Żaden z uczestników nie protestował. By masowe deportacje powiodły się, konieczna była współpraca różnych gałęzi administracji hitlerowskiego państwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło ze sprzymierzeńcami Rzeszy negocjacje w sprawie dostarczenia obywateli pochodzenia żydowskiego. We wszystkich krajach okupowanych przez Niemców policja porządkowa przy współpracy lokalnych kolaborantów aresztowała Żydów. Ministerstwo Transportu utworzyło rozkład pociągów, które miały przewieźć Żydów do obozów zagłady. System deportacji Żydów z okupowanej Europy funkcjonował jak dobrze naoliwiona maszyna. Niemal każdego dnia pociągi kursowały do Auschwitz-Birkenau. Na tym zdjęciu widzimy właściciela tego słynnego albumu, Karla Eckera. Po lewej stronie jest jego szef, komendant obozu w Auschwitz, Richard Baer. Ecker był jego adiutantem. Obóz kierowano do Auschwitz z Majdanka, położonego we wschodniej części okupowanej Polski. Richard Baer zamierzał wykorzystać zdobyte przez Eckera doświadczenia z Majdanku, gdzie pełnił on funkcję nadzorcy komór gazowych. Jako adiutant komendanta miał dopilnować, by eksterminacja przebiegała zgodnie z planem. Żydowie z terenów Austro-Węgier byli rozkwitającą społecznością, która miała wielki wpływ na intelektualne i polityczne życie kraju. Na terenach tych żyło około miliona Żydów. Do roku 1918 na Węgrzech i na pozostałych obszarach cesarstwa Żydowie żyli w spokoju. Dobre czasy minęły wraz z upadkiem cesarstwa. Regent Miklós Horthy, który rządził od 1920 roku, trzymał w ryzach ekstremistów. W 1942 roku Hitler zażądał, by Węgry przekazały Niemcom wszystkich obywateli pochodzenia żydowskiego. 15 marca 1944 roku Hitler wezwał Horthy'ego i zagroził okupacją, jeśli regent nie przekaże mu pierwszej grupy 100 tysięcy Żydów. Horthy, którego syn był zakładnikiem Hitlera, podpisał nakaz deportacji. 19 marca 1944 roku armia niemiecka dokonała inwazji na Węgry. Wzięli w tym udział nadzorujący operacje politycy i doradcy. Tego samego dnia do Budapesztu przybył Adolf Eichmann i jego kilkunastoosobowy oddział interwencyjny. Jeszcze tego samego dnia Eichmann zaprosił przywódców społeczności żydowskiej, która liczyła ponad 400 tysięcy osób. SS-man był grzeczny. Zapewniał, że nikt nie zostanie aresztowany i że Żydzi nie mają powodu do obaw. Dodał, że nie zezwoli na brutalne traktowanie Żydów i prosił, by go informować, gdyby zdarzyły się jakieś incydenty. Powiedział też, że cała społeczność musi zinwentaryzować swój dobytek. Eichmann chciał koniecznie odwiedzić synagogę, Muzeum Żydów i bibliotekę. Żydowscy przywódcy odetchnęli z ulgą i przekazali pozostałym wiadomość. Zrozumcie, że życie każdego z nas
i losy naszej społeczności zależą od dokładnego wykonania instrukcji. Na początku maja odbyła się konferencja z udziałem hitlerowskich specjalistów od spraw transportu i dowódców węgierskiej żandarmerii. Tematem rozmów była eksterminacja węgierskich Żydów. 4 i 5 maja 1944 roku obmyślano plan. Zakładał on, że codziennie odjadą 4 transporty po 3000 Żydów każdy. Pociągi mieli podstawić Niemcy. Węgierska żandarmeria miała nadzorować załadunek deportowanych. Wszystko było gotowe do masowego morderstwa. Na czas akcji zagłady Żydów komendantem garnizonu SS w Auschwitz został Rudolf Hess. Na tym zdjęciu widzimy za nim Richarda Bera, ówczesnego komendanta Auschwitz, i jego adiutanta Karla Eckera. Z tymi transportami, co do których władze SS... Dowódcy SS wiedzieli, jak wiele transportów ma przyjechać. Dlatego na terenie obozu Birkenau skonstruowano nowy peron. Poprzedni był odległy o 1,5 kilometra od obozu. Którejś nocy przyszedł sąsiad, był na spotkaniu. Dowiedział się, że będą nas wysiedlać do Polski. Tej nocy ani ja, ani mama nie zmrużyłyśmy oka. Następnego dnia przyszli i powiedzieli, że każdy ma prawo zabrać 50 kilo prowiantu i ubrań. Wszyscy Żydzi mieli być przesiedleni do Polski.26 maja 1944 roku Hitler powiedział na spotkaniu z generałami i wysokimi rangą oficerami: Żydzi są nowotworem naszego społeczeństwa. Musieliśmy się ich pozbyć, choć niektórzy nie rozumieli, dlaczego należało to zrobić tak brutalnie i stanowczo. Tego samego dnia do Auschwitz-Birkenau przyjechał transport, w którym była Lily Jacob. Miała 18 lat. Wyjechaliśmy w niedzielę rano. Na miejsce dotarliśmy we wtorek. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, ale starcy umierali, a dzieci krzyczały. W drodze do Auschwitz w naszym wagonie zmarło 20 osób. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka. W chwili przyjazdu transportu na peronie pracowało prawdopodobnie 2 fotografów. Czasem chodzili na dach wagonu, aby mieć lepszy widok. Fotografowali deportowanych. Mężczyzn, kobiety, dzieci i starców. Na wielu zdjęciach w tle widać kominy krematorium. Obstąpili wagony, otworzyli drzwi i kazali jak najszybciej wysiadać, choćbyśmy mieli skakać. Cieszyliśmy się, że wreszcie oddychamy świeżym powietrzem. Gdy wysiedliśmy z wagonów, natychmiast zaczęli na nas wrzeszczeć. Mężczyźni i młodsze dzieci skierowali na lewo, matki z dziećmi na prawo. Zaczęło się sortowanie. Podszedł do nas i zaczął się na nas wydzierać. Jeden z hitlerowskich żołnierzy. Za wolno wysiadaliśmy z wagonu. Była tam ogromna grupa ludzi, którzy nie mogli chodzić. Popychali się nawzajem. Nagle zobaczyłam mamę. Przodem szedł Niemiec, który nas sortował. And
Szedł przodem, ale zawrócił w moją stronę, bo zauważył, że podbiegłam do mamy. Uderzył mnie, odepchnął i dźgnął bagnetem. Krwawiłam, bo ugodził mnie tu, w prawą rękę. Podniosłam głowę i zobaczyłam mamę, która szła z dwoma najmłodszymi braćmi. Ostatni raz. Wiosną 1944 roku przybycie węgierskich Żydów stało się punktem kulminacyjnym historii Auschwitz. Długie pociągi kursowały pomiędzy obozem a Węgrami. Codziennie przewożono 10 tysięcy deportowanych. Niezwłocznie ich eksterminowano. Trzy nowe tory kolejowe prowadziły do nowego krematorium. Można było rozładowywać jeden pociąg, gdy drugi wjeżdżał na dworzec. SS-mani otaczali wagony i kazali wszystkim wysiadać. Najpierw rozdzielali mężów i żony. Na peronie panowała konsternacja. Lekarz SS wybierał tych, których uważał za zdolnych do pracy. Mieliśmy dwóch lekarzy z SS, którzy badali więźniów z każdego nowego transportu. Żydzi przechodzili obok nas, a oni podejmowali decyzje. Jeden z nich bez słowa wskazywał szpicrutą. Ten na lewo, ten na prawo. Zdolnych do pracy kierowano do obozu. Pozostałych prosto do budynków zagłady. Eksterminowano wszystkie małe dzieci. Grupowano je razem ze starcami. Rozdzielanie rodzin i mężczyzn od kobiet powodowało potworne zamieszanie. Ludzie trzymali się w objęciach. Ci, których wybrano do pracy, lecz nie chcieli się rozstać z bliskimi, również szli na drugą stronę. Chcieli, żebyśmy się od razu rozebrały. Miałyśmy wziąć prysznic. Nie wróciłyśmy już w to samo miejsce. Mężczyźni golili nam włosy na głowie i w miejscach intymnych. Później przynieśli duże kosze na śmieci, w których była tak zwana zupa. Nie przypominało to zupy, ale jadłyśmy, bo byłyśmy głodne. But anything was good because we were all dried out on the trip. They took us to a barrack. Zabrali nas do baraku, w którym nie było nic oprócz błota. Nie miałyśmy jak się zabić. Spałyśmy na gołej ziemi. Wokół krematorium utworzyliśmy hermetyczną barierę. Zablokowaliśmy wszystkie drogi, które do niego prowadziły. Tej linii nie mogli przekraczać ani żołnierze, ani oficerowie. Ludzie wypuszczeni z wagonów dla bydła, nieświadomi swego losu, szli obok rampy, która prowadziła wzdłuż torów. Obozowe aleje pełne były bezkresnych kolumn nowych ofiar. Powoli otwierały się dwie duże bramy, które prowadziły do krematorium. Napisy "dezynfekcja" i niegroźny wygląd małych domków uspokajały deportowanych. Byli przekonani, że są eksportowani do pryszniców. Na dziedziniec wchodziły grupy po 300-400 osób. Musiały one pokonać kilkaset metrów, które dzieliły je od pomieszczeń dezynfekcyjnych. Najpierw wchodziły kobiety z dziećmi. Za nimi podążali mężczyźni. Wszyscy byli spokojni. Wewnątrz panował coraz większy ścisk.
Wtedy wybuchała panika. Domyślali się, co ich czeka. Ale kilka ciosów pałkami przywracało spokój. Wszyscy wchodzili do środka. Dwie puste chaty przekształcono w komory gazowe. Dwa domki, schludne i ładne, oddzielone małym laskiem w pięknej okolicy, były pobielone lśniącym wapnem. Dachy były kryte słomą. Wokół rosły drzewa owocowe. Tylko uważny obserwator zauważyłby, że domy te nie mają okien, a ich drzwi są zaskakująco solidne. Mają hermetyczne gumowe uszczelki i można je zamknąć śrubami. Tam, gdzie dawniej rósł las, stał znak do dezynfekcji. Ktoś powiedział: teraz biorą dzieci. Padł suchy rozkaz. SS-mani i członkowie specjalnego komanda mają wyjść. Wychodzili i sprawdzali stan osobowy. Drzwi zamykano i z zewnętrznym przełącznikiem gaszono w środku światło. Jeden SS-man wchodził na dach. Wkładał maskę gazową, podnosił pokrywę komina, otwierał pojemnik i wsypywał zawartość. Cyklon B, który w kontakcie z powietrzem tworzył gaz wypełniający pomieszczenie pełne deportowanych. Najpierw słyszeliśmy rozmowy, później krzyki i odgłos ludzi rzucających się do drzwi. Te nie ustępowały. Słychać było potworne, przerażające krzyki. Ale po chwili zapadała cisza. Przez dziurkę od klucza sprawdzaliśmy, czy nikt się nie rusza. Pół godziny później włączyliśmy wentylację. Inni więźniowie otwierali drzwi komór gazowych. Ciepło rozpraszało się. Ciała ładowano na wózek. W dużym pomieszczeniu rozbierali się już więźniowie z następnej grupy. Po tym, co widziałem, przez miesiąc nie mogłem spojrzeć na żonę. Ze względu na stanowisko, które piastowałem, musiałem być obecny w trakcie całej operacji. Musiałem nawet obserwować przez świetliki komór gazowych, jak umierają. Byłem tam w dzień i w nocy, gdy wyciągano zwłoki, ścinano im włosy, palono je i wyjmowano złote zęby. Później przewożono. W piecach było już napalone. W środku mieściły się najwyżej 3 ciała. Gdy kremacja szła pełną parą, zbieraliśmy wiadrami tłuszcz, ściekający na podłogę i podsycaliśmy nim ogień, by wszystko przyspieszyć. Mogliśmy spalić do 10 tysięcy zwłok dziennie. Piece pracowały bezustannie, dzień i noc. W całym obozie cuchnęło palącymi się ciałami. Nocą nad Auschwitz niebo rozświetlała czerwona łuna. Gdy sprzątaliśmy doły, rozgniataliśmy popiół na cementowym bloku, a więźniowie proszkowali szczątki kości drewnianymi rolkami. Popiół wywożono ciężarówkami i wsypywano do małego jeziora. W albumie Karla Heckera znajduje się kilkadziesiąt zdjęć wykonanych na terenie. W albumie Karla Heckera znajduje się kilkadziesiąt zdjęć wykonanych w domu w czasowym Solaute, dokąd SS-mani wyjeżdżali na kilkudniowe urlopy. Nie słyszałem nigdy, by takie ośrodki istniały wokół innych obozów zagłady. Tak, Auschwitz było wyjątkowe. Panowie oficerowie udawali się tam w weekendy. Kilka zdjęć przedstawia najważniejszych dowódców SS z KL Auschwitz tego samego dnia, w tym samym miejscu. Niektórych kierowano tam w nagrodę za dobrą służbę. Latem chodzili na spacery, zbierali grzyby, jagody, kąpali się lub opalali.
for carrying out their duties well. In the summer, they used to go for walks, picking mushrooms, berries, or bathing in the river, or sunbathing, like here. On some photos, we can also see women. Na niektórych zdjęciach widać też kobiety i dzieci. Były to żony esesmanów, a także dziewczęta, które pełniły służbę pomocniczą w obozie. And also these girls who worked in auxiliary roles in the camp. This photo shows the SS Helferinen. To zdjęcie przedstawia SS Helferinen, pomocnice SS. Na bluzach niektórych z nich widać charakterystyczny znak. Ten charakterystyczny znak właśnie jest... Karl Ecker podpisał, że są to SS Maiden, czyli dziewczęta SS. To są SS Maiden, czyli dziewczęta SS. Pracowały właśnie... Pracowały one przy wysyłaniu telegramów, a także jako operatorki centrali telefonicznej. Wszystkie informacje, które wypływały z obozów, były kodowane. Posługiwano się specjalnymi eufemizmami. Nie nazywano zagłady i tego, co się dzieje w Birkenau, wprost. Wypływały z obozu. One miały specjalne... Posługiwano się specjalnymi eufemizmami. I nie nazywano zagłady, nie nazywano tego, co dzieje się w Birkenau, wprost. Więc na tym zdjęciu... Na tym zdjęciu widzimy Richarda Bera. Pośrodku jest Józef Mengele, wówczas główny lekarz SS w obozie. I po prawej stronie Rudolf Hess. Po prawej stronie Rudolf Hess. Autobus, który dostarczał ich... The bus which took them to Sola Ute left for Autobus, który dostarczał ich do Sola Ute, przyjeżdżał do Auschwitz wcześniej rano, po to, by mogli wziąć udział w apelu. Po miło spędzonym weekendzie wracali w poniedziałek o 4 rano, by o świcie wrócić do obowiązków. W poniedziałek rano o godzinie 4 odjadą tym autobusem do Auschwitz po to, żeby już od... Dr. Mengele, którego widzieliśmy na zdjęciu, codziennie o wschodzie słońca musiał być obecny na rampie w Birkenau. Wszyscy lekarze i SS-mani brali udział w selekcjonowaniu i mordowaniu ludzi. Zabijali w ten sposób praktycznie rzecz biorąc ludzi. Budzili nas o 4:30 i liczyli, jakby można było stamtąd uciec. Ustawiałyśmy się rzędami po 4 czy 5 dziewczyn. Później przydzielano nam pracę. Ja i dwie inne dziewczyny sprzątałyśmy toalety. Ciągnęłyśmy wóz na pole. Opróżniałyśmy go i wracałyśmy. To były nasze zadania. Nosiłam sukienkę, którą mi dali, tę, w której mnie sfotografowano. Nie była prana przez 2 miesiące. Dlatego w końcu zachorowałam na tyfus. Jak długo można tak żyć? Jak długo można? Szanse przeżycia były nikłe. Deportacja węgierskich Żydów zaczęła się 15 maja 1944 roku i trwała do 8 lipca. Przez niecałe 2 miesiące 145 składów przetransportowano do Auschwitz-Birkenau. 400 tysięcy Żydów. Większość z nich zagazowano tuż po przyjeździe do obozu. W ten sposób mordowano 24 tysiące osób dziennie. Z dziennika Rudolfa Hessa. Moi bliscy mieli wszystko. Więźniowie natychmiast spełniali każdy kaprys żony i dzieci. Żona zajmowała się swoim rajem pełnym kwiatów. Dzieci bawiły się do woli. Latem pluskały się w małym basenie w ogrodzie albo w falach rzeki Soły. Najbardziej lubiły, gdy pływałem z nimi, lecz miałem mało czasu na zabawę.
Poświęcałem życie służbie. Żona często powtarzała: nie myśl tylko o pracy, myśl o nas. How often my wife lectured me: don't always think of work, think of us. Na początku lipca 1944 roku tylko w Budapeszcie istniała jeszcze społeczność żydowska. 7 lipca Horthy, który bał się, że alianci osądzą go za zbrodnie wojenne, nakazał przerwać deportację. W sierpniu Niemcy aresztowali go i powołali nowy rząd. Nowy premier cofnął decyzję poprzednika i polecił deportować 200 tysięcy budapesztańskich Żydów. Przez 2 dni musieli oni maszerować przez miasto z podniesionymi rękoma, a później węgierska żandarmeria odeskortowała ich do granicy z Austrią. Tysiące ludzi zmarło z wyczerpania, głodu i zimna. Mordowano ich też po drodze. W 1944 roku wzrosło tempo eksterminacji Żydów w Auschwitz, lecz zaczęła się też agonia III Rzeszy. W listopadzie linia frontu zaczęła się zbliżać. Z obawy przed sowiecką ofensywą Himmler rozkazał wstrzymać gazowanie więźniów i zatrzeć wszelkie ślady eksterminowania ludzi. Byłam tam do 16 grudnia. Rankiem wsadzili nas do pociągu. Pracowałam w fabryce amunicji w Stuttgarcie. Pracowała tam niemiecka strażniczka. Miałam wysoką gorączkę i majaczyłam. Siadała blisko mnie i nuciła piosenkę. In meine Heimat, blüht das Glück, darum weht kein Weine nicht. And I remember I was the lady. Choć byłam w letargu, zapamiętałam jej słowa i pamiętam do dziś. Richard Bear i Karl Ecker mieli zorganizować ewakuację obozu. 18 stycznia opuścili go wszyscy Niemcy, a więźniowie, którzy nie byli inwalidami, rozpoczęli marsz śmierci do innych obozów koncentracyjnych. Adiutant komendanta Karl Ecker został w Auschwitz aż do ewakuacji. Później jego i Beera przeniesiono do obozu w Dorze. Administrowali obozem do chwili przybycia aliantów. Lily Jacob również była w drodze do obozu w Dorze. Wsadzili nas do pociągu i zawieźli do Dory. Wszystkich Żydów. Zbliżał się koniec wojny. Ja i 2 koleżanki byłyśmy chore na tyfus. Wtem przyszli inni więźniowie i powiedzieli: weźcie się w garść. Słyszycie ten hałas w dolinie? To maszerują Amerykanie. Jesteście wolne. To był dobry dzień. Podniesiono mnie, przeniesiono do niemieckiego baraku, położono na łóżku. Był kwiecień. Miałam na sobie cieniutką, zawszoną sukienkę. Powiedzieli, że nie musimy się już martwić. Nadeszło wyzwolenie. Tego dnia w opuszczonym przez Niemców baraku znalazłam album. Na pierwszej stronie znalazła zdjęcie rabina Weissa, który pochodził z jej rodzinnego miasta, Bilki, i udzielił ślubu jej rodzicom. Rozpoznała też 2 swoich braci na zdjęciach zrobionych w chwili, gdy dotarli do Auschwitz. I siebie, w pierwszym rzędzie kobiet z ogolonymi głowami. Album leżał w szafce przy łóżku, na którym położyli mnie inni więźniowie.
Gdy po mnie przyszli, powiedziałam, że znalazłam album ze zdjęciami z Auschwitz sprzed pół roku. Było tam około 200 zdjęć. Zdjęć ludzi, z którymi się wychowywałam, moich znajomych i bliskich. That we were friends, we were relatives. The same day I found that album, some American. Tego samego dnia, gdy znalazłam album, jakiś Amerykanin wysoki rangą żołnierz powiedział mi, że mój album jest bardzo ważny, że jest im potrzebny. Poprosił, żebym im go dała, ponieważ jest dowodem, który zostanie wykorzystany w trakcie procesów. We're gonna have trials here and we'll need that proof. Powiedziałam, że nie oddam go, jeśli nie będę mogła być tam obecna i trzymać go w ręku. Karl Ecker zdołał opuścić obóz w Dorze przed przybyciem Amerykanów. W trakcie próby ucieczki aresztowali go Brytyjczycy. Nie rozpoznano go, gdyż miał fałszywe dokumenty. Nieświadomi jego roli w Majdanku i Auschwitz, Brytyjczycy uwolnili go. To wtedy pozbył się albumu, który go obciążał. Wrócił do żony i dwójki dzieci. Został kasjerem w banku. Do Europy ciągnęły pociągi z tymi, którzy przeżyli. Nagle zobaczyłam w pociągu znajomą. Spytała, co tam robię. Odparłam, że jadę do domu. Gdy Lili wyleczyła się z tyfusu, wróciła do rodzinnego Bilki. Nie zastała tam ani rodziców, ani sąsiadów. Jedynie kolegę z dzieciństwa. Maxa Zelmanowica, którego poślubiła w listopadzie 1945 roku. Pomyślałam, że chciałabym kiedyś wyjechać do Ameryki. Nie było nas na to stać. Powiedziano nam o młodym człowieku, który pomaga uchodźcom. Spytałam, czy nam pomoże. Potrzebne nam były pieniądze na paszporty. Odparł, że nie może nam dać gotówki. Powiedziałam, że mam coś, co pomoże nam wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Pojechałam do domu autobusem i wróciłam z albumem. Pokazałam go i spytałam, czy zna kogoś, kto może nam pomóc. Spytał, czy chcę sprzedać album. Zaprzeczyłam. To były jedyne zdjęcia moich najbliższych, jakie miałam. Wtedy on zadzwonił do Pragi, do Muzeum Żydów i powiedział, że posiadam coś nieprawdopodobnego. Że potrzeba nam $50 na przedłużenie ważności paszportów. Powiedzieli, że jeśli naprawdę mam album ze zdjęciami z Auschwitz, to natychmiast prześlą pieniądze. Dzięki temu albumowi znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych. Nie sprzedałam go. Gdy urodziła się moja córeczka, Esther, album był pod materacem w jej wózeczku. W zamian za kopię zdjęć przedstawiciele praskiego Muzeum Żydów przekazali sumę, dzięki której Lili, jej mąż i dziecko wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, do Miami. Do początku lat 60. prawie pół miliona ludzi zwiedziło Auschwitz, gdzie zamordowano ponad milion Żydów. Z wyjątkiem komór gazowych i krematoriów, wysadzonych w powietrze przez hitlerowców, wszystko ocalało. Wieże strażnicze, kilometry drutu kolczastego i szubienica, na której powieszono Rudolfa Hessa, wydanego przez syna i schwytanego przez brytyjską żandarmerię wojskową w marcu 1946 roku.
W maju 1960 roku Adolf Eichmann, który zaplanował eksterminację Żydów i zniknął pod koniec wojny dzięki wysoko postawionym urzędnikom, został porwany w Buenos Aires przez agentów Mossadu. Izrael chciałby, jego proces stał się międzynarodowym wydarzeniem, które obciąży sumienie Niemców i posłuży jako zbiorowa terapia. W trakcie procesu kopie zdjęć z albumu Lili były obciążającymi go dowodami. Konferencja w Wannsee. Konferencja w Wannsee. Kazano mi składać raporty Heydrichowi. Powiedział mi, że Hitler wydał rozkaz eksterminacji Żydów. O czym rozmawialiście? O różnych sposobach zabijania. O sposobach zabijania, tak. Powiedział pan koledze, że rozważano kilka metod. Tak. Mówiliśmy o mordowaniu, wykonywaniu egzekucji i o eksterminacji. Czy mówiono o zabijaniu gazem? Nie, gazem nie. Heydrich powiedział, jak należy zmienić protokół. Zmodyfikował kilka punktów i później już o tym nie rozmawialiśmy. Zaproponowano mi 2 lub 3 kieliszki koniaku. Gdy wydał pan rozkaz deportacji, jaki był ostateczny cel? Obozy zagłady? Potwierdzi pan to? Skoro nie chce pan niczego ukrywać. Moim zadaniem było dopilnowanie technicznej strony transportu, zgodnie z harmonogramem i wyznaczonymi kwotami imigracyjnymi. Ludzie we wspomnianych przez pana transportach byli skazani na zagładę, tak? Nie. Nie. Transport to nie eksterminacja. Nie mogę tego stwierdzić, bo początkowo nie określano, czy dany transport jest przeznaczony do eksterminacji, czy też nie. Widział pan Hessa przy pracy w Auschwitz? Uważał go pan za przestępcę, zabójcę? Współczułem mu. Uważa go pan za przestępcę, czy nie? Moje poglądy to moja prywatna sprawa. W 1961 roku, pod wpływem procesu w Norymberdze, prokurator z Frankfurtu wszczął postępowanie sądowe przeciw Niemcom zamieszanym w eksterminowanie europejskich Żydów. Pierwszy raz Niemcy mieli sądzić Niemców. Wielu popełniało przestępstwa w Auschwitz, lecz większość pozostawała na wolności. Oskarżono ich o udział w operacji Ostateczne Rozwiązanie. W październiku 1963 roku we Frankfurcie odbył się proces 24 oficerów SS z obozu w Auschwitz. Nie było tam Richarda Bera, którego aresztowano rok wcześniej, lecz po miesiącu zmarł. Perry Broad brał udział w selekcjonowaniu Żydów na rampie. Nadzorował transportowanie deportowanych do komór gazowych i uczestniczył w egzekucjach. W maju 1945 roku złapali go Anglicy. 2 lata później został uwolniony. Opisywano go jako muzyka. Pisał dziennik. Victor Capesius, SS-man, aptekarz w KL Auschwitz, selekcjonował więźniów na rampach razem z Mengelem. Wielu świadków, głównie z węgierskich transportów, oskarżało go o kradzież cennych przedmiotów zagazowanym nieszczęśnikom. Brytyjczycy uwolnili go w czerwcu 1946 roku. Prowadził aptekę, później salon kosmetyczny. Oswald Kaduk, który przed oddelegowaniem go do Auschwitz, pracował w rzeźni. W 1943 roku selekcjonował ludzi do komór gazowych. W 1946 rozpoznał go były więzień Auschwitz. Skazano go na 25 lat więzienia. Uwolniono w 1956 roku.
Józef Klerk. Jego ludzie wrzucali cyklon B do komór gazowych. Często sam to robił. Był obecny przy dołach, w których palono ciała. Amerykanie aresztowali go w 1945, a uwolnili 3 lata później. Wilhelm Boger, zwany Diabłem Birkenau, pomysłodawca huśtawki Bogera. Amerykanie aresztowali go w 1945 i musieli wydać Polsce, ale zdołał uciec. Wśród oskarżonych był też Willy Frank, dentysta. W Auschwitz dowodził grupą hitlerowców, którzy przetapiali złote zęby zamordowanych ofiar. Amerykanie uwolnili go w 1947 roku. Emil Hantl, członek oddziałów trupiej główki, selekcjonował więźniów i brał udział w gazowaniu. Uwolniono go po 3 tygodniach, gdyż zataił rolę, którą pełnił w Auschwitz. Franz Lukas, lekarz Birkenau od grudnia 1943 do lata 1944 roku, brał udział w selekcji na rampach i zagazowywaniu więźniów. Franz Johann Hoffmann nadzorował gazowanie ofiar. W 1961 roku sąd we Frankfurcie skazał go na dożywocie. Uwolniono go 5 miesięcy później. Uznano, że odbył karę. Stefan Barecki brał udział w selekcji i towarzyszył ofiarom w drodze do krematoriów. Sowieci złapali go w maju 1945 i wypuścili w sierpniu. Był SS-manem. Aresztowano go, gdyż na zdjęciu widać go w chwili przybycia transportu z Węgier. Dyrektor Centrum Dokumentacji Żydowskiej, Szymon Wiesenthal, zwrócił uwagę sędziów na fakt, że to zdjęcie przedstawia SS-manów, obecnych w chwili przybycia węgierskich Żydów. Poinformował też o niejakiej Lili Zelmanowicz z domu J. Jacob, właścicielca albumu. Ktoś powiedział, że jeśli potrzebny mu jest świadek, powinien do mnie zadzwonić, ponieważ wiem o wszystkim i mam sprawny umysł. Kiedyś przyszedł do restauracji The Famous i zapytał o mnie, a ja wtedy go jeszcze nie znałam. Gdy zobaczył album, spytał, jak mogę żyć z czymś takim. Odparłam, że nie mogłam żyć bez tego. Dzwoniono do mnie, pisano listy, również z Niemiec. Doktor Hofmeier powiedział, że był sędzią na procesie i chciał, żebym przyjechała, bo tylko ja mogłam udowodnić, co wtedy się działo. Odparłam, że nie mam siły przeżywać więcej, niż już przeżyłam. Powiedziałam, że postarają się mnie oszczędzić i błagał, żebym przyjechała. Mówili, że świadkowie są obłąkani, że nie wiedzą, o czym mówią, być może kłamią. Dziwił się, że nie chce pojechać, choć mam taki dowód. Byłam zdenerwowana. Człowiek, którego nienawidziłam i nienawidzę do dziś, ten, który rozdzielił mnie z matką, był na procesie we Frankfurcie. Obiecałam sobie, że moja stopa nigdy więcej nie postanie na niemieckiej ziemi, ale sędzia z Frankfurtu nie dawał mi spokoju, i w końcu się zgodziłam. Trzeciego grudnia 1964 roku Lili przyleciała ze Stanów Zjednoczonych, by zeznawać przeciwko katom z Auschwitz. Miała ze sobą album. Adwokaci oskarżonych zapobiegli sfilmowaniu procesu. Wykonano tylko kilka ujęć przed przesłuchaniami. Zostało tylko kilka nagrań dźwiękowych. Jak ma pani na imię? Lili. Lili Zelmanowicz, nazwisko panińskie? Jacob. Jakob. Nie jest pani spokrewniona z teściami oskarżonego. Nie.
To był koszmar. Był tam człowiek, którego mogłabym zabić gołymi rękami. Lukas, ten, który odebrał mi matkę. Bernhard Lukas. Nawet dziś mogłabym go zabić. Twierdzi pani, że nie rozpoznała doktora Lukasa. Proszę wskazać podejrzanego, którego uważa pani za doktora Lukasa. To ten pan z tyłu, doktor Lukas. Franz Lukas. Nigdy nie zapomnę tej twarzy. Jest pani świadkiem i zeznaje pani, ponieważ posiada pani szereg zdjęć, które przedstawiają rampę w Auschwitz i Birkenau. Są zebrane w albumie i mają zostać przedstawione sądowi. Tak. Proszę je zaprezentować. Chwileczkę. Czy będzie pani taka miła i poda nam te zdjęcia? Mogą je państwo oglądać tylko w mojej obecności. Nikomu ich nie dam. To jedyna moja własność. Te zdjęcia z pewnością są ciekawe, ponieważ mogą pozwolić rozpoznać poszczególnych SS-manów. Chodzi tylko o te zdjęcia, które przedstawiają strażników obozu i rozpoznawalne miejsca. Czy zostawi nam pani te zdjęcia na jeden... Nie. Nie chce pani. Bo wiem, jakie są ważne. Nie tylko dla mnie, ale i dla całego świata. Wśród oskarżonych był też Karl Ecker. W 1952 roku skazano go na 9 miesięcy więzienia, a w 1954 zwolniono przedterminowo ze względu na amnestię. Zanim go aresztowano, pracował w banku. Panie Przewodniczący, Wysoki Sądzie. Gdy w maju 1944 roku skierowano mnie do obozu numer 1 w Auschwitz, nie wiedziałem, czym jest ten obóz. Dopiero później dowiedziałem się, co się dzieje w Birkenau i nigdy w tym nie uczestniczyłem. Nie chciałem tych zdarzeń, ani ich nie prowokowałem. Nigdy nikogo nie skrzywdziłem. Nie zabiłem nikogo w Auschwitz, ani jednej osoby. Noch ist jemand durch mich in Auschwitz umgekommen. Ecker zakończył zeznania stwierdzeniem, że nie wiedział, co się dzieje w Auschwitz-Birkenau i nie brał udziału w eksterminacji ofiar, choć świadkowie zeznali pod przysięgą, że widzieli, jak przeprowadza selekcję na rampie. Jedyny dowód, który mógł to potwierdzić, jedyne brakujące ogniwo w trakcie tego procesu, zostało odkryte dopiero 40 lat później. Był to album porucznika Karla Eckera. Ponad 100 zdjęć przedstawia go na miejscu zbrodni. Jeden z oskarżonych usiłował opisać przed sądem sytuację w obozie. Opowiedział następującą historię. Syn jednego z najwyższych rangu SS-manów przychodził do obozu i się tam bawił. Miał na piersiach plakietkę z napisem „Jestem synem SS-mana”. Właśnie po to, by przypadkowo nie skierowano go do komory gazowej. Dobrze się bawili. W Auschwitz-Birkenau był pewien strażnik, gestapowiec o nazwisku Boger. Wszędzie chodził z laską. Często krzyczał: „Hej, Żydzie, podejdź! Chcę ci coś powiedzieć”. I po chwili jego laska była już połamana. Wiele takich lasek połamał na ciałach Żydów, których katował. Bogera zbadał psychiatra, który nie stwierdził u tego człowieka niczego nienormalnego. To zdumiewające, że SS-manów, którzy zachowywali się wtedy bestialsko i którzy byli tak brutalni, nazywa się dziś panem Millerem czy Meyerem.
Są traktowani jak normalni ludzie. Pamiętam list napisany przez samego Himmlera, w którym wyraził on przekonanie, że nikt nie musi tego trzymać w tajemnicy, bo jeśli nawet kiedyś o tym opowie, inni ludzie mu nie uwierzą. Oto sądny dzień katów z Auschwitz. Po trwającym 20 miesięcy najdłuższym procesie w historii Niemiec zapadły wyroki na 20 strażników i urzędników z największej hitlerowskiej fabryki śmierci. Tylko jeden z nich przyznał się do winy. Inni twierdzą, że o niczym nie wiedzieli, albo że byli tylko trybikami w machinie zagłady. Niektórych zamknęli w więzieniu, niewielu. Wszyscy mówili, że są niewinni. Po niemiecku nicht schuldig. Proces trwał 2 lata. Oskarżonych uznano za winnych morderstw i masowych zabójstw. Wyrok na Franza Lukasa uchylono w 1969 roku. Rok później uwolniono go. Oswald Kaduk, uwolniony w 1989 roku, zmarł w wieku 91 lat. Perry Broad żył do 1994. Wiktora Capesiusa uwolniono w 1968, zmarł w 1985. Miał 78 lat. Klaus Dylewski był uwięziony w latach 64-68. Emil Handl, uwięziony w maju 61, został uwolniony w sierpniu 65 roku. Zmarł w 84 roku, w wieku 82 lat. Hans Stark, o którym Philip Mather z Sonderkommanda napisał, że nie znał innego 20-letniego młodzieńca, któremu katowanie ludzi sprawiałoby taką przyjemność, wyszedł na wolność w 68. Zmarł w 91, w wieku 70 lat. Stefan Barec, jedyny, który przyznał się do winy, popełnił samobójstwo w więzieniu w 1988 roku. Arthur Breitweiser, który jako pierwszy przetestował cyklon B na ofiarach, został uniewinniony. To było okropne, przerażające, ale cieszę się, że pojechałam do Frankfurtu. Czy ich nienawidzę? Nie. Nie, ponieważ oni muszą z tym żyć. Z powodu braku dowodów oskarżony o pomoc przy ponad 1000 morderstw i o zachęcanie do nich, Karl Ecker dostał wyrok 7 lat więzienia. Wyszedł po 5 w 70 roku. Pracował w tym samym banku. Zmarł w 2000 roku, w wieku 89 lat. Lily Jacob wróciła do Miami z albumem pod pachą. Pracowała jako kelnerka. Jej mąż zmarł 10 lat później. Co jakiś czas nieliczni ocaleni z Holokaustu węgierscy Żydzi przyjeżdżali do Miami, by spróbować zidentyfikować zgładzonego członka rodziny. Lily przekazywała im kopię zdjęć z albumu. W 80 roku Serge Klasserfeld przekonał Lily, by się rozstała z albumem i przekazała go do Muzeum Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Lily Jacob Zelmanowicz zmarła 17 grudnia 1999 roku.